Nowy model Iveco już wkrótce trafi do pierwszych przewoźników. Postanowiliśmy przyjrzeć mu się z bliska i zobaczyć, czy i czym S-Way wyróżnia się na tle innych dostępnych na rynku ciągników siodłowych. Nasz nowy ciągnik siodłowy Iveco S-Way został zaprojektowany z dwóch głównych powodów. Pierwszy to jest wygoda i bezpieczeństwo kierowcy podczas pracy i wypoczynku. Drugi powód to oszczędności płynące dla przedsiębiorcy z tytułu posiadania tego pojazdu. Kabina, tak jak widzimy z zewnątrz, ona jest dużo większa, ma troszeczkę bardziej prostopadłościenny kształt, dzięki czemu w środku jest dużo więcej przestrzeni. Samochód tak naprawdę możemy uszyć pod potrzeby klienta, czy pod potrzeby przedsiębiorcy oraz kierowcy, który tym samochodem będzie jeździł. Przede wszystkim zwróciliśmy bardzo dużą uwagę na łączność tego pojazdu z naszą centralą w Turynie. Samochód po podpisaniu odpowiedniej umowy z klientem może być monitorowany. Są zbierane jego parametry i specjalna grupa ludzi pracująca w tak zwanym control roomie na bieżąco monitoruje to, czy samochód pracuje poprawnie, czy na przykład za jakiś czas będzie konieczna jego wizyta w serwisie. Również łączność kierowcy z samochodem za pomocą specjalnej aplikacji kierowca może sterować funkcjami samochodu oraz sprawdzać aktualne parametry swojej jazdy. Działamy tu na podstawie takiego pokładowego trenera, który ocenia trudność przebytej trasy, ładunek i to, w jaki sposób kierowca używał samochodu do przejechania takiej trasy. Za pomocą aplikacji możemy ustawić klimatyzację postojową, postojowe ogrzewanie, otworzyć, zamknąć szyby, wywietrznik dachowy, ustawić radio, muzykę. Bardzo dużą wagę przyłożyliśmy do kwestii aerodynamicznych. Kabina pod tym kątem została diametralnie zmieniona. Udało się obniżyć współczynnik oporu powietrza o 12%, co przekłada się na 4% niższe zużycie paliwa. Jeżeli chodzi o wnętrze kabiny, to zaczniemy może od miejsca pracy kierowcy, takiego podstawowego, czyli fotela kierowcy i kierownicy. Fotel kierowcy został zmieniony, została obniżona podstawa fotela o 5 cm oraz o 5 cm dalej ten fotel można wysunąć w tył. Dzięki czemu pozycja kierowcy jest lepsza i nawet wyżsi kierowcy, którzy wysuną fotel do końca do tyłu i obniżą go maksymalnie, w dalszym ciągu mają do dyspozycji cały skok tego amortyzatora pneumatycznego fotela i fotel im nie dobija. Gąbka fotela również jest niższa, jest gęstsza, troszeczkę może twardsza, natomiast na fotelu dużo lepiej się siedzi. Kierownica zaczerpnięta w zasadzie można powiedzieć z modelu Daily, tylko została powiększona. Za pomocą kierownicy sterujemy oczywiście pojazdem, natomiast za pomocą tych 20 paru przycisków możemy sterować funkcjami radia, tempomatu, ogranicznika prędkości oraz funkcjami związanymi z głównym zestawem wskaźników. Kierownica w samochodach szosowych, tak jak tutaj, obszyta skórą plus od dołu spłaszczona, dzięki czemu jeżeli pochylimy kierownicę, mamy więcej miejsca tutaj przy nogach, przy brzuchu. Nowy ekran centralny, ekran, który pełni oczywiście funkcję radia, odtwarzacza muzyki, natomiast ma również funkcję fabrycznej nawigacji, nawigacja firmy TomTom. Jeżeli kierowca z jakichś powodów nie chce korzystać z tej nawigacji, chciałby korzystać ze swojej nawigacji, którą ma w telefonie, to radio, ten ekran wielofunkcyjny oferuje funkcję screen mirroringu, dzięki czemu poprzez specjalną aplikację zainstalowaną na telefonie możemy ekran tego telefonu wyświetlić na ekranie pojazdu. Zmienione układy przycisków na desce rozdzielczej. Ta deska rozdzielcza również, mimo tego, że jest jej kształt jest zbliżony do poprzedniego modelu, ona przeszła tutaj dużą kurację odmładzającą. Zmieniony układ przycisków, dużo więcej pustych przycisków, dzięki czemu w przypadku ciągnika siodłowego może to nie mieć aż takiego znaczenia. Natomiast w przypadku podwozi pod zabudowę, jeżeli mamy jakieś dodatkowe układy oświetlenia, hydrauliki, coś, co potrzebujemy po prostu zrobić dodatkowy przycisk, mamy tutaj na to miejsce, nie musimy czy wiercić deski rozdzielczej, czy w jakiś sposób inny jej niszczyć, możemy posłużyć się fabrycznymi miejscami. To, co jest również nowością, to klimatyzacja postojowa oraz ogrzewanie postojowe. Ogrzewanie postojowe mamy w tej chwili tylko i wyłącznie w wersji wodnej, które może nagrzewać nam albo silnik i mały obieg razem z nagrzewnicą, albo tylko mały obieg nagrzewnicy.
Do ogrzania kabiny korzystamy wtedy ze wszystkich tutaj tuneli wentylacyjnych wewnątrz kabiny. Jeżeli chodzi o klimatyzację postojową, w poprzednich modelach Iveco Ecostralis była ta klimatyzacja montowana na wywietrzniku dachowym, jako taki dodatkowy element. Tutaj klimatyzacja postojowa może być tylko i wyłącznie zintegrowana, jest ona zabudowana pod kabiną. I również jeżeli chcemy schłodzić kabinę, korzystamy z panelu klimatyzacji. Jeżeli chodzi o wymiary kabiny, w kabinie Iveco S-Way został tunel, natomiast on ma dosłownie parę centymetrów, bodajże 6 centymetrów wysokości. Jeżeli staniemy na tunelu, mamy do dachu 2,15 m. Dwie wersje leżanki górnej, które możemy zamówić. Jedna wersja do podwójnej obsady szerokości 70 cm. Natomiast jeżeli jeździmy samochodem w pojedynczej obsadzie, ta leżanka ma 60 cm szerokości, pełni funkcję bagażnika i między schowkami a leżanką mamy wtedy do 80 cm miejsca, w którym znowu możemy stanąć, wygodnie założyć, zdjąć kurtkę. W całym samochodzie jest do 11 portów USB. Dzięki czemu kierowca może do tych portów podpiąć sobie zarówno światełko do czytania, bądź kabel, naładować telefon. Lodówka premium dodatkowo wyposażona w gniazdo 230 V. Możemy odebrać z niego 300 W, czyli drobne urządzenie typu ładowarka do laptopa możemy śmiało zasilić z fabrycznej przetwornicy zamontowanej w pojeździe. Nie musimy dołączać dodatkowych urządzeń. Jeżeli chodzi o seryjną produkcję tych samochodów, to ciągniki siodłowe są produkowane już na bieżąco. Ciągniki siodłowe zarówno jako diesel, jako zasilane gazem ziemnym. Natomiast cykl wprowadzenia modeli, na przykład mniejszych kabin, kabin dziennych, bądź innych wersji, na przykład niższych ciągników gazowych, to będzie troszeczkę później, to jest w kolejnych miesiącach taka produkcja jest uruchamiana. Czy nowy pojazd od włoskiego producenta spodoba się przewoźnikom i kierowcom? Czas pokaże. A Wy co sądzicie o Iveco S-Way? Napiszcie w komentarzach.